Hejka moi drodzy, z tej strony Amroth, witam was ponownie w grze Jade Empire. Nie wiemy, co chodzi z tą misją, mam nadzieję, że my możemy się tutaj wrócić. Bo trochę dupnie, jeżeli byśmy nie mogli. Uuu, kościotrupek. Jak ładnie, ślicznie tutaj naprawdę. To jest obserwator. Mamy tu jakieś kości. 120 srebra. Tak, jest do nekropolii, możemy wyjść, więc jest bardzo dobrze. No, cyk, szybciutko. Także wyszliśmy. Ja, bo to jest ta. Aby dostać się, wykonać zadanie dla tej dziewczynki, jest to tutaj. Grobowiec dostanego poborcy. Tu musimy się udać. Na pewno to Trzena. No to by się zgadzało. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jak nie, to się wkurza. Chociaż czytałem trochę solucję. Więc bez zbędnych ceregieli ruszamy w tamtym kierunku. Co ja będę tam mumie, więc będzie można je spokojnie posiekać naszym mieczem smoka. Zobaczmy. Prosto i tu. Dobra. A jest oczący tygrys. Musimy tutaj. Nasze tutaj duchy trochę poszmyrgać. Bardzo wkurzające, naprawdę. A ty jesteś ciotą, wiesz? Dobra, przebiłeś chociaż jego obronę, co jest? Udało nam się. Zapomniany uczony ten znak radnienia, to się wyleśmy się tą odrobinę, którą nam zabrali. I ruszamy tutaj. Mamy z Xi. A tu? Tutaj żeśmy chyba w ogóle nad nie byli. Dobra, albo to było zamknięte. Tak jest, jest nasza dziewczynka. Raz sobie chciałem odnowić Chi. Zdziwimy się, może są tu jakieś nagrobki, które da się coś zniszczyć. Wielka brama, nic. Tak, tutaj żeśmy w ogóle nie byli. Good, you came. Wait here. There's a small hole in the wall, just around the side. I'll sneak in and open the door from the inside. Okej, nie ma sprawy, mała. There. The ghosts are just beyond the door. They haven't noticed me yet. Zresztą tyle, dopóki nie pozbędę się duchów. I was just thinking the same thing. I don't want to get any closer to those things. Spoko, Monika. The artifact is supposed to be in the room at the end of the tomb. Once you're there, I'll catch up with you. No to warto to wykonać ze względu na po prostu dodatkowy loot, jaki tutaj może być. Dlatego też wykonuję tą misję tak naprawdę. Dobra. Mumia. Mumię możemy posiegać naszym mieczem. Gorzej właśnie z duchami. Dobra, tego tam szmerga. Jak wiecie dobrze... Nie. Ja walczę na poziomie mistrza, więc to nie jest poziom normalny, tylko to jest chyba trochę wyższy. Dobra. Zniszczmy ich, bo oni to przeszkadzają. Tam jest jakaś skrzynka. Świetnie. Pierwsze. Celemiczna urna. Super, unik w skupieniu. I mamy klejnot. Klejnot uczonego ze skazą. Zobaczmy go sobie. Umysł plus jeden, na sprzedaż. To od razu mówię. Tu mamy skrzynię. Żniwo dusz. I 1000 kasy. Zobaczmy, żniwo dusz. Więcej punktów doświadczenia za zabijanie duchów. Brak usunięcia przy zabijaniu duchów. Nie, średnio przydatne. Dobra, odkryjmy sobie tutaj już może resztę. Ja lubię mieć odkryte całą mapę.
Właśnie bez tych czarnych plam. Okidoki. No raz, skacząc tygrys, będziemy musieli go, na pewno sobie wzmocnić tą naszą technikę. Zewnątrz tego sanktuarium. Bo tu będzie duch cesarza. O właśnie, cześć! Intruders. My tomb has lain sacrosanct for centuries, and now mortals tread on my very ashes. Have on my merry shed. Bla bla bla. Jest durny mi tyle. Your corpse will lie here with those of my subjects, and your spirit will feed my. Jesteś brzydki i zielony, więc nie ma szans, panie cesarz. Nie to chciałem, to... Dobra, ja nie wiem co zrobię. A to gramy tego w czerwonym przede wszystkim. To zawsze w głównym celem, ja nic nie widzę. Bero. A wzmocnijmy jakby co... swoje ataki za pomocą chi. Wyłączmy i załatwmy coś normalnie. A był tak naprawdę najgroźniejszy. I to jest moje jego jakby ciało astralne, czy duch astralny. Weźmy trochę naszego towarzysza. I nigdy. Wzmocnijmy się. Oczy. Dobra, wykończmy go. Nie wymieniło na się ceci. I've got it. Now let's get out of here before. What's that? Did you hear that? Zapowiadają się kłopoty. Getting out of here is going to be harder than getting in, I think. Mumie! Cześć, przyjaciele! Błyskotka wędrowca. Ja sobie sprawdzę ten klejnot. Ciało, duch na sprzedaż. Na póki nie walczą, odnowię sobie skupienie. I okrążuję jego urnę. Dzień u nich w skupieniu. Niestety nic tam aż takiego cennego nie było. Dobra. Bum. Ładnie go zrzucił. To wszyscy... jakiś duch. Ale mamy ducha do pokonania. Tygrys w takim razie. I atakujemy go. No pomówmy z nią może. Spokojnie, maleńka, nic się nie stanie, już się tu... Dobra, musimy chyba wyjść po prostu. A nie, bo tu jest jeszcze. Dobra, mam ognisty i trzeba się też coś pozbyć. Ała, ej, złe, dobra. Stary, zaraz też odrobimy z tymi obrażeniami. One nie są wcale tak duże. Dobra, na pewno będę musiał wzmocnić sobie skoczyć tego tygrysa przy następnym poziomie. Bo chociaż to jest technika, którą użyłem głównie tutaj na duchy, bo to ją rozwijałem. Tak to głównie siedziałem w mieczu. No i panowie padli. Dobra, wynośmy się stąd. Nie
we made it out of there alive. You're an amazing fighter. I wonder why Purveyor Shuji wants this bowl so badly. It looks so ordinary, except for maybe this writing. Does it make any sense? Conductor, cog, and a bit of iron. Don't play with the tiger. Whatever that means. Ciekawe. I can't imagine how it could be interesting, but I'm glad you think so. Thank you again for helping me. Purveyor Shuji is waiting, so I should be going. Goodbye. No, mogliśmy. A jedna coś się do sali. Ustawienie tygrysa. Zacznij zadać, bo sam jestem ciekaw. Nie tu. O, mam nowy poziom. Tak, nie. Techniki, o to mi chodzi. Dusza. No to co nie techniki. Mam ta tygrysa, zrobię 5-5-5. Tygrys polega na swojej sile, a to że się też było. Zresztą jakieś ustawienie tygrysa. Nie wiem o co chodzi. Że to jest żelazna dłoń. Uważam się tutaj. Ustawienie tygrysa. Znalazłeś i skopiowałeś te zagadkowe instrukcje. Żelazo staje się mocniejsze dzięki domieszce, a nikiel dobrze się wiąże, dając wyśmienite ostrze. Może być również reaktywnym paliwem, ale należy dopilnować pewnych ustaleń. Smok pilnuje kontrolowanej błyskawicy, a koła zębate obracają się bez niczyjej opieki. What the fuck? Dobra, mniejsza o to, nie rozumiem tego. No dziewczynki, nie żeśmy nie dostali, taka zresztą była pomoże i pomożemy im wszystko. A tymczasem Borym Lasem lecimy z powrotem do kryjówki zabójców lotosu. Ja. Nagrobek. No proszę, 5 ryb. Panna banda. W którą stronę teraz mam się udać, bo już się gubię. Mapa. Prosto. Dobra, czyli tędy. Wanna. Tu. A że nikt nas nie zaatakował. A mnie coś spędził, oj. I ruszyłem w takim razie od razu do kryjówki zabójców lotosu. Nic innego nam nie pozostaje. Poza tylko wpierdzieniem się do ich tajnej bazy. Rozpierdzieniem wszystkiego. I powiedzeniem sayonara, nigdy z wami nie będę. Zostałem jakieś 7 minut nagrania. No tak, lecę teraz mniej więcej odcinki 20-minutowe. Wejść do fortecy. No Jezu, musi to. Chyba tutaj bąbelkuje. Bąbel. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Nic smoka przede wszystkim. I są inni uczniowie. O, znowu ktoś nowy. Kolejna dusza do kuźni, czy nowy pupilek naszych mistrzów. Nie potrzeba nam nowej konkurencji w walce o ich względy. With the rise of the golems, we acolytes have fewer opportunities to serve. You are unwelcome. Radna jedynie służy zabójcom lotosu. Przepuśćcie mnie. Wszyscy służymy. Jednak nie wszyscy jesteśmy sobie równi. We are losing status to the Golem Army, and you want to take more attention away from us? I think you need to prove your worth. You look to be worth about a silver and a half. What do we need to prove to you? Czy powinien dowieść się wiatoci? Nie. Może jej bronić lub zginąć. Naszym mistrzom się to nie spodoba. Przyjęto mnie tu jako rekruta. Przyjęty, ale nie przetestowany. Jeśli tu zginiesz, to z pewnością nie nadawałeś się do nas. Nie potrzeba nam akolitów, którzy nie potrafią nawet dotrzeć do swego mistrza. Ty, zabij tego głupca.
Ja chcę zginąć do nara. A foolish, foolish mistake. You have no idea. Ta, masz rację. More blood to stain my hands. A badge of honor. Zaszczyt mieć krew na rękach. Jest to 10. No co, kto następny? Może jest całą trójką. Ha, masz sporo zdolności. Ale wiecie sobie co, to nie polega tylko na... O Jezu, czekajcie chwilę. No już jestem. Żaba dzwoniła. Że Medal of Honor jest, kurczę. Mnie to tam nie interesuje. Ha, masz sporo zdolności, ale bycie zabójcą nie polega tylko na zadawaniu szybkich ciosów. Zobaczmy, czy jesteś dość silny. To jeszcze nie koniec. O, roztropny Zoo, cześć. Sorry, co ty kombinujesz? So, there is no discouraging you. You have come to the heart of the assassins, and you already have enemies. Are you certain you are ready for what you will learn here? Na co, wiesz coś więcej? I don't think the choice is yours anymore. This is my realm, where my demons hide. You will be forced to see them. You have shown little interest in my warnings, but now you will see. Zdobyłeś się zabójcą lotosu, tak? Bo czy jest to nie jesteś złą? Whose side is worthy of having me? Is your motivation so clear now that you walk these halls? Tak. Go. Your new master is waiting. Secure a place near the heart of the assassins, and you will be near your goal. Grand Inquisitor Xia is key. Co ty kombinujesz, Zoo? He joined the enemy, why doesn't he just attack? The chatty ones are the most annoying. Prawda. Dobra, dostaliśmy trochę więcej kasy, możemy się tutaj spokojnie teraz rozejrzeć. To jest armia golemów. Gniany golem. Gniany golem, nieaktywny gniany golem. Spoko. Cena mistrza. More forcy for me. To jest w ogóle sklep, z którego na pewno sobie skorzystam. Ale najpierw po staremu się tutaj wszędzie rozejrzę. Jacyś debile. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. O, jest zadanie. You are falling behind, gang. Grand Inquisitor Xia is not happy, therefore I am not happy. If your work does not improve, I will have to stop taking credit for it. The latest battalion of golems stand idle because of you. If the production of the Jade Golem is delayed again, perhaps your soul will fuel our next attempt. Dusza? I trust I have made myself clear. A on jest brzydki? Uj. Yes, Master Shin. Zatem I thought so. Do not let anything delay you further. It would be a shame to once more remind Grand Inquisitor Xia how incompetent you are. Yes, an absolute shame. Bla, bla, bla. Skąd pierdzielić, dawaj mi robotę. What do you want? So help me, if you're just some wandering slave, I'll have you butchered to color the clay golems. Wait, no, you are the one I was told to expect. A new recruit. As if I don't have enough trouble watching over the other fools in my care. Będę się starał służyć ci jak najlepiej. Your best is no longer the limit of what we expect, despite what you have achieved elsewhere. You will be reconstructed into the perfect obedient slave. If you survive, then you will be an assassin. For now, you are a Lotus Acolyte, and your life expectancy is not long. Zabiję cię. Follow me down to the central chambers when you are ready to begin your indoctrination. Do not keep me waiting. A battalion of golems stand idle. Spoko, zabiję je wtedy, tak czy siak. Rozsypię kolemy na proszek, dobra. Tam będziemy musieli się udać. Kapliczka 3. Bardziej bym potrzebował skupienia. Dobra, w takim razie. Kupca. Kto tam? Akolita? Nad jeszcze bez szat? Idź posprzątaj po golemach. Nie masz prawa niczego u mnie zamawiać. Czy ty mam gnoju?
Mam własne słowo, chyba nie masz nic przeciwko sprzedaży bezpośredniej. Zostawi ci trochę charakteru, co? Niedługo już. Rekrutów pozbawiają niemal wszystkiego, zostawiając tylko podstawowe odruchy. Wreszcie stanie się jedynie kolejną maską. Zgadza się, o ile to w ogóle ma się dla ciebie jakieś znaczenie. Kai Yong, jestem kupcem. Czym mogę służyć? Co masz na sprzedaż? Takie tam różne. Nie mam zbyt wiele rzeczy dla pojedynczych zabójców. Z reguły dostarczam im duże elementy maszynerii czy potrzebne surowce. Rzuć okiem. Klejnot trudu. Ciało, umysł, duch. Nie. Klejnot słaby, zastraszenie 5. Ujowizna, sprzedaj. Sprzedamy jeden. Nie potrzebuję, wiecie, jak są dwa. Stopę z doświadczenia, całkiem ładnie. Podrzędny sprzedaj. Plus 12, nieźle. Gdzieś to był jeszcze taki plus 1. 6 ciało, 2 ciało. O, umysł jeden. To chciałem sprzedać. Mam 45 kafla. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o kupca i o ten odcinek. Trzymajcie się zatem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej ludzie, cześć, pa.